Obserwuję, że ten zbór w przeciągu ostatnich 30 lat się zmienił. Mniej więcej tyle lat jestem z tym zborem związany. Obserwuję też, że starzy bywalcy, stara gwardia wciąż tutaj ku mojej radości jest, co dobrze świadczy o tym kościele. A są też nowe twarze, których nie znam. Więc pozwólcie kilka słów takich, które mogą być ważne dla waszego zboru, dla waszej społeczności. Pojawiłem się pierwszy raz w tym zborze, no myślę, że 30 lat temu, dokładnie 87 rok. Byłem wtedy w średniej szkole, szkole marynarskiej, taką też popełniłem po drodze. I już spotkałem się po drodze z Ewangelią. Spotkałem się z Ewangelią na statku, kiedy jako młody nastolatek, rozsypany całkowicie, wezwałem po raz pierwszy w życiu imienia Pańskiego. Nie było przy mnie nikogo, nie było nikogo, kto umiałby Słowo Boże wykładać. Pan Bóg w tym Słowie do mnie przyszedł i przeżyłem, choć wtedy tego nie wiedziałem, nowonarodzenie. W malutkiej, na statku, kajutce. Nie wiem, jak bardzo jest rozsypane twoje życie. Nie wiem, ile masz lat. Ale ja wtedy miałem naście, myślę, że nie więcej niż 18. I można wtedy świadomie naprawdę przyjść do Chrystusa i może się okazać, że to nie jest flirt. Że to jest coś o wiele poważniejszego, niż ja wtedy myślałem, że będzie. Byłem zdesperowany. I to moje nawracanie tak trochę trwało. Nie wszystko tak udało się od razu pozmieniać w życiu moim. Nie miałem przy sobie żadnego duszpasterza. Nie miałem wtedy jeszcze ani zboru, ani pastora. Jeździłem do różnych kościołów, gdzie tylko mogłem, by czegoś więcej z Bożego Słowa się dowiedzieć, poznać ludzi, poznać kościoły. I pamiętam, były to lata, kiedy w tym zborze były organizowane tak regularnie zjazdy młodzieżowe. Ten był zimowy. I pamiętam dokładnie miejsce nawet, w którym wtedy stałem. Te ławki nie były takie ładne. Także to też są fajne zmiany. Ten budynek też nie był taki wtedy ładny. Dziękuję Bogu za te zmiany. Chociaż one nie są najistotniejsze. Jest coś, co chciałbym, żebyście wiedzieli, co przeżyłem tutaj w tym zborze i za co dzisiaj dla waszego też, dla waszej wiadomości i dla Bożej chwały mówię. Pamiętam, że gdy byłem taki zatopiony w modlitwie, nie wiedziałem za bardzo, co się ze mną dzieje, odczułem taki mocny uścisk na swoich ramionach i taki spokojny głos, który już potem słyszałem przez wiele lat. Synku, spokojnie. Synku, uspokój się, wszystko dobrze. Był to głos brata Podżorskiego. Brata Podżorskiego, którego pewnie niektórzy z was dobrze pamiętają i wspominają. Drugiego pastora tego zboru przez wiele, wiele lat. Dużego też takiego zwolennika, człowieka, który wspiera, zawsze wspierał bycie na tym miejscu seminarium teologicznego. Co dla mnie też jest ważne, bo od 23 lat mogę tutaj być, służyć, pracować, nauczać. I też z radością stwierdzam, że wielu z was po drodze mogłem gdzieś tam coś z serca dać. To jest wielka satysfakcja. I kiedy z nim rozmawiałem po tym nabożeństwie, okazało się, że na cały głos krzyczałem mniej więcej tak: Boże, czemu ja byłem taki głupi i tak długo czekałem na spotkanie z Tobą? I to dosyć zdominowało to zgromadzenie młodzieżowe. Więc on postanowił wyjść do mnie i mnie tak po przyjacielsku uciszyć. Syneczku, spokojnie, wszystko jest dobrze. Przeżyłem bardzo wtedy Boży dotyk, Boże działanie w swoim życiu. To był taki ważny krok. Poszedłem dalej. Zachęcam, by pójść w ten sposób za Chrystusem, by pójść radykalnie za Nim, by pójść na 100%, by całe swoje życie Jemu poświęcić. Zachęcam bez względu na wiek. Miałem wtedy 18 lat, jestem krok przed 50 i widzę, że to była najważniejsza decyzja w moim życiu. Pamiętam, że było mi bardzo ciężko. Byłem w szkole zmilitaryzowanej, w szkole mundurowej i miałem tyle lat może co ty. I najłatwiej było pójść na kompromis. Schować się, nie było gdzie.
Nie mogłem tak po prostu sobie pójść nawet na spacer. Nie było żadnej świetlicy, gdzie mógłbym udać się na swój cichy czas. Jedyne miejsce to moje łóżko. Tam musiałem albo klękać, albo na nim siadać i modlić się do Boga. Widzieli to moi koledzy. W szkole mundurowej przyznawanie się do Pana Boga jest objawem słabości. I miałem z tego powodu potężne problemy. Ale Bóg mnie umacniał. Bóg dawał mi siłę. Chcę być dla was zachętą. Chcę was zachęcić do tego, żebyście szli bez kompromisu za Panem Jezusem. Żebyście nie wycofywali się ze swego stanowiska. Żebyście mocno proklamowali wiarę, którą macie. Skutkiem tego było nawrócenie się wielu młodych ludzi tam w internacie, z którymi do dzisiaj niektórymi mam kontakt. Niektórzy z tych ludzi poszli naprawdę za Panem Bogiem i byli liderami potem różnych wspólnot. Skutkiem tego, takiej radykalnej postawy, takiej zdecydowanej postawy było to, że nawróciła się cała moja rodzina. Byłem pierwszą osobą we wszystkich pokoleniach w mojej rodzinie, która zaufała Bogu Biblii, która zaufała żywemu Bogu, która przyjęła Biblię do swojego życia, która w ten sposób zaczęła żyć. Byłem świadkiem tego, jak nawracał się mój ojciec, który był alkoholikiem. Dzisiaj dziękuję Bogu za to, że od ponad 20 lat nigdy nie był pijany, nigdy nie widziałem go w takim stanie. Widziałem, jak nawraca się moja mama, widziałem, jak nawraca się mój brat. Widziałem potem, jak nawracają się moje dzieci. A Bogu chwałę oddaję za to, że nawet ich wszystkich mogłem ochrzcić w wodzie na znak ich przymierza z Panem Jezusem Chrystusem. I to jest droga, którą Bóg ma dla nas. On do takiej postawy się naprawdę przyznaje. Jeśli byście się mi zapytali, czy to było takie łatwe, bo tak lekko mi się o tym mówi, nie, było w tym bardzo wiele dramatyzmu. Było w tym bardzo wiele płaczu, było w tym bardzo wiele łez, było w tym bardzo wiele przemagania. Nie. Czy się bałem? Bałem się bardzo wiele razy. Wiecie, kiedy kapitan na statku, jak zwykle zaprosił do stołu, nie wykładał tam Biblii, wykładał tam trunki, których nie lubiłem, ale piłem, bo się bałem. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, kiedy pierwszy raz w życiu powiedziałem nie, dziękuję. I zbiegłem, trzęsąc się cały, jak osika, pod pokład do swojej kajuty i nie wiem, ile to mi czasu zajęło, żebym się uspokoił, bo wiedziałem, co ja zrobiłem. Odmówić na statku kapitanowi to nie jest prosta sprawa. Dookoła jest tylko woda. Wtedy jeszcze po wodzie też nie umiałem chodzić. Nie miałem gdzie pójść. Spokojnie dzisiaj też jeszcze wciąż nie umiem. Ale staram się iść za Panem Jezusem. Nie wiedziałem, dlaczego to wszystko robię. Zawsze byłem rozrywkowy, zawsze byłem duszą towarzystwa. Pewne rzeczy Bóg odejmował ode mnie. Przestało mi się je podobać. Nie chciałem już tego w swoim życiu. Zauważyłem przez lata, że wielu z nas strach paraliżuje. Nie jest niczym złym, że pojawia się w naszym życiu. Bo gdyby tak było, czy tak wiele razy Pan Jezus mówiłby o strachu? Znasz chociaż jeden fragment i powiesz, że rzeczywiście to nauczanie jest w Biblii? Biblia wiele czasu poświęca na tym, by rozprawić się ze strachem w naszym życiu. Prawda, Janku, że tak jest? Jakże często Jezus odzywał się do swoich uczniów. Kiedy patrzę na ich życie, wydawało mi się, szczególnie na początku mojego nawrócenia, że oni byli takimi superhero, takimi bohaterami, którzy szli i czynili. I objawiała się Boża moc, znaki i cuda, jednak wiele razy oni się bali. Pan Jezus wiele razy do nich mówił, nie bójcie się, pokój daję wam. Spokojnie, synki, jestem z wami i to się nigdy nie zmieni. Ja, mocarz wszechświata, jestem z wami. Udzielam wam swojej mocy. Czyżby dzisiaj było inaczej? Czyżby te słowa Pana Jezusa się zdewaluowały? Jak uważacie, kochani? Czy to zapewnienie Pana Chrystusa, że nas nigdy nie opuści, nie pozostawi, jest wciąż aktualne dla nas? I wiemy, Bóg tak bardzo życzy nam tego, żeby strach nas nie zatrzymał, nie sparaliżował przed osiągnięciem tego, co dla nas ma, a jednak dzisiaj wielu z nas, nie podnoście ręki do góry, na pewno w swoim sercu się przyzna, ja się często obawiam, ja mam wiele obaw w moim życiu. Ja widzę, jak diabeł mnie zastrasza. I to powstrzymuje mnie przed pójściem dalej za Panem Bogiem. Dalej niż mógłbym dojść. Bo Bóg ma dla nas znacznie więcej niż to, co mamy dzisiaj. Czy ktoś się z tym zgodzi? Może osiągnąłeś już naprawdę sporo. Widzę siwe włosy i chylę czoła. Bracia i siostry,
marzę o tym, żeby mieć siwe włosy. Genetycznie mi to nie grozi, ale może Bóg się nade mną zlituje. To coś znaczy. To się nie dzieje tylko w ten sposób, że ludzie sobie farbują włosy. Biblia coś o siwiźnie mówi. Dobrze o tym wiecie. Więc komu cześć, temu cześć. Bracia i siostry, ale czy wy, kochani seniorzy, naprawdę okopaliście się już tak bardzo, żeby powiedzieć sobie, to już jest wszystko? Bogu dzięki za ciebie, kochana siostro. Naprawdę to nie wszystko, co Bóg ma dla ciebie? Myślisz, że można pójść dalej z Bogiem? Myślisz, że można doświadczyć więcej niż doświadczyłaś? Myślisz, że Bóg może cię jeszcze zaskoczyć tym, jak potrafi cię użyć? I tobie dedykuję słowa, które związane są wam, kochani seniorzy, wszystkim, które dotyczą Kaleba. Ja marzę o tym. My, młodzi ludzie, co ja mówię? Moja żona nie pozwala mi już tak mówić o sobie. Wy, młodzi ludzie, my, ludzie środka, chcemy coś zobaczyć w waszym życiu. Chcemy zobaczyć to, że nie jesteście takimi sflaczałymi. Że nie jesteście takimi chrześcijańskimi malkontentami. Takimi, którzy tylko nam mówią, kiedyś to było. Chcemy zobaczyć pasję w waszym życiu. Pasję, która was rozsadza. Chcemy na was spojrzeć i zobaczyć tyle wigoru, co młodzi ludzie widzieli w życiu Kaleba. Dlatego tak bardzo chcemy was wspierać, szanować i zrobić wszystko, żebyście odczuwali naszą miłość i szacunek. Ponieważ chcemy to zobaczyć w waszym życiu, ponieważ potrzebujemy zobaczyć i uwierzyć w to, że nasze życie może być identyczne. Mimo to, że kiedyś będziemy w waszej pozycji. Będziemy mieć wnuki. Ja się już do tego przygotowuję, kochani. Jeszcze nic nie wiem, ale dzieci mam już w takim wieku, że są znacznie starsze od tego, kiedy ja się nawracałem. Także to już może stać się niedługo. Ale pamiętajcie na to słowo. Wy młodzi, dziękuję Bogu za was. Dziękuję, że tutaj jest wiele młodych ludzi. Niech was strach nie sparaliżuje. Niech was nie powstrzyma tam, gdzie jesteście. Wiecie, czego się najbardziej bałem, kiedy się nawróciłem? Że nie skończę żadnej ze szkół. Nie byłem głąbem. Ale nie byłem jakimś wybitnym również. I wtedy sobie pomyślałem, przecież ja już nie zaliczę żadnej szkoły. Bo tak bardzo Duch Święty do mnie mówił, stary, już czas przestać ściągać. To nie jest uczciwe. To jest naprawdę oszustwo. Wtedy sobie pomyślałem, trudno. Może przynajmniej tą zawodówkę mi się uda skończyć. Ale Bóg jest dobry. Czy wierzycie w to, bracia i siostry, że takiego młodego człowieka nawet w nauce jest w stanie wesprzeć, kiedy zobaczy jego otwarte, szczere serce? Boże, ja chcę ci zaufać, ale ja nie znam, żadnej szkoły nie skończę. A potem jak się rozpędziłem w tym uczeniu, to nie mogłem skończyć żadnej szkoły, bo nie mogłem przestać się uczyć. Tak mi się spodobało uczenie. Także zachęcam was do tego. I skończyłem naprawdę nie jedną szkołę. I nie jest to kłamstwo. Moja żona może potwierdzić. A dzisiaj sam uczę ludzi. I wciąż muszę się uczyć, żeby ich uczyć. Jestem Bogu za to wdzięczny. Trzy pytania. Proszę, potraktujcie je bardzo poważnie. Ja je często sobie zadaję. Piotr, staw tutaj swoje imię. Co cię tak naprawdę, powiedz mi, raczej powiedz Bogu, powstrzymuje od większych dokonań niż te, które dotychczas uczyniłeś? Co cię tak naprawdę powstrzymuje od większych dokonań w twoim życiu? Powiedz mi, powiedz raczej sobie przed Bogiem, kim byś dzisiaj był tak naprawdę? I co byś dzisiaj robił? I gdzie byś dzisiaj był, gdybyś tylko mógł? Jeśli w takiego Boga wierzymy. I powiedz mi, może nie, w końcu sobie, Bogu, przed Nim, kiedy siedzisz, jak wspaniałe i potężne cele mógłbyś osiągać? Gdybyś tylko, no właśnie. I ja chcę powiedzieć o jednej z tych rzeczy. Dzisiaj o strachu. Chciałbym się z tym rozprawić. Bo zauważyłem, że to jest najczęściej ta siła, która nas powstrzymuje przed pójściem za Bogiem dalej, przed dokonaniem z Nim większych rzeczy. A Bóg to dla nas ma. Od samego początku to w Biblii widzimy. Pozwólcie na jeden fragment, żeby to nie tylko było tak, że gadam i gadam, a gdzie tutaj Boże Słowo jest, w tym wszystkim Boże Słowo, i zapewniam, że będzie go wiele. Ten fragment do tego usługiwania mnie właśnie zainspirował. Księga Jozuego, 1:9, i na pewno to znacie. Czy nie przykazałem ci,
Czy to może być słowo dla Ciebie na dziś? Czy to jest słowo, które tylko Bóg tysiące lat temu pokierował do Jozuego? Ja je odbieram bardzo osobiście. I ja wierzę, że ono jest dla mnie na dziś. I zachęcam Cię do takiego zastosowania słowa. Czy nie przykazałem Ci bądź mocny, bądź mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy zauważasz w Biblii, że to jest ulubione słowo Ducha Świętego? Idźcie. Zróbcie wszystko, żebyście się nie zasiedzieli, żebyście nie skostnieli, ale żebyście szli dalej i dalej i dalej. Czy ja to wymyśliłem, czy w pewnym momencie do swoich uczniów Pan Jezus odezwał się chociażby w taki sposób: synki moje, wypłyńcie na głębie. Kochane moje dzieci, wypłyńcie na głębie. Ktoś to przeczytał już w Biblii? Są takie słowa? Czy były skierowane tylko dla nich w tamtym czasie? Tak, przede wszystkim. Ale czy wielu z nas dzisiaj Pan Bóg nie chciałby powiedzieć: ja widzę was, jesteście młodzi, widzę też średniaków, ale widzę też seniorów. Ile jeszcze ta twoja cuma będzie tak ciasno zawiązana do kei? Czy masz zamiar ze mną wypłynąć na głębie, czy wciąż swoim życiem chcesz mnie ograniczać? Ale to jest antyreklama Ewangelii. Czy pozwolisz strachowi, by tak bardzo cię sparaliżował? Czy wyobrażamy sobie, w jakiej sytuacji był Jozue? Czy ktoś pamięta tą historię, bracia i siostry? Ktoś z was pamięta? To była dobra dla niego sytuacja? Pamiętacie, jak ten tekst się rozpoczyna? Jak kiedy go rozpocząłem czytać, byłem zdruzgotany. Ten synek, bo wtedy jeszcze, mógł się wciąż schować za plecami kogoś zacniejszego. Pamiętacie, kto był tym kimś zacniejszym? Mojżesz. To był taki słaby, niczym nie wyróżniający się sługa Boży, prawda? Ktoś się z tym zgadza, czy się nie zgadza? Czy to był bardzo wyrazisty sługa Boży? Biblia wiele mu poświęca czasu. To był ktoś, słuchajcie. Pamiętacie cuda i znaki, które Bóg przez niego czynił? I wiecie, co się wydarzyło? Sługa mój, Mojżesz. Wow. To nie będzie go już. Ja nie będę mógł się za niczyimi plecami schować. Nie będę mógł się niczyim autorytetem podeprzeć. Będę musiał zająć miejsce mojego przywództwa, liderstwa, bo Bóg go do tego wzywa. Bo wiecie, co powiedział? Dlatego, że sługa mój Mojżesz umarł, co zrób? Rusz. Wstań i rusz na drugi brzeg, bo ziemia, którą wam obiecałem, jest po drugiej stronie Jordanu. A tam jest łatwizna. O ile czytam dobrze, tam jest spokój, tam jest bezpieczeństwo. Tam też Biblia nie wspomina nic o żadnych olbrzymach. Chyba, że jest inaczej, bracia i siostry. Ten synek się na pewno boi. Nie ruszymy dalej. I nikt z nas, bez względu na wiek, na doświadczenie, nie ruszy dalej, jeśli pewne rzeczy w naszym życiu nie umrą. Już za życia. Jeśli ich nie pogrzebiemy, jeśli nie pozwolimy, jeśli z Bogiem nie odprawimy koniecznych pogrzebów. O czym ja mówię? To są nawet konieczne zakończenia w stosunku do konkretnych relacji w naszym życiu. Do konkretnych relacji. Bo chcesz fruwać jak orzeł, patrzysz, myślisz o księdze Izajasza, prawda? To jest obraz naszego życia. Ci, którzy ufają Pana, są jak sroki. Jak zmokłe kury. Chyba, że jest inaczej. Ci, którzy ufają Panu, są, bracie, jak? Jak orły. I wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że byłeś taką zmokłą kurą, pamiętasz? Ja dobrze pamiętam. Byłem takim wróblem, na kogo by nikt nie spojrzał i nie zawiesił oka. A chodzi po prostu o to, żeby z ciebie, z takiego wróbelka, elemelka, powstał orzeł. I żeby wszyscy mogli powiedzieć: Boże święty, ale on bryluje, co to za orzeł jest? Przecież w niektórych dziedzinach nawet tak o sobie mówimy, prawda? Wow, wygrał olimpiadę, ale orzeł. Chodzi o to, żeby ludzie poza kościołem byli zaszokowani tym, co Bóg z małego wróbelka, elemelka potrafi uczynić, a potrafi uczynić orła. I potrafi nas stawiać przed wieloma. I potrafi czynić, posługiwać się nami niesamowicie. Czy mu na to pozwolimy? Czy też sparaliżuje nas strach? Bogu dziękujemy za to, że Jozuego nie sparaliżował.
Bo odwaga nie jest brakiem strachu. I o tym dzisiaj też chcę więcej powiedzieć. Ludzie, którzy żyją z Bogiem, przemagają z Bogiem strach. I bojąc się, idą dalej do przodu, robiąc konieczne, te, które Bóg zleca im rzeczy. Dlatego Bóg tak często mówi, nie bój się. I mówi to dzisiaj do ciebie, bo ty się boisz. A mógłbyś być dużo dalej. Bo masz wiele obaw. Jakie masz? Opowiedz mi o nich. A raczej wolałbym, żebyś powiedział Bogu. Znaczy, to nie jest tak, że nawet autorzy Nowego Testamentu, ja uważam, że to napisał apostoł Paweł, ale nie kłóćcie się ze mną, myślę o liście do Hebrajczyków. Jeżeli nie napisał, to nie napisał. Nieznany autor mówi do nas tak. Czy to nie jest czas, żebyście się zwrócili ku rzeczom wyższym? Biorąc pod uwagę czas, popatrz na swoje życie. Już dawno powinieneś być dla wielu nauczycielem. I co robisz ze swoim życiem? Nie idziesz dalej. Nie rozwijasz się. Dlaczego niektórzy zostają nauczycielami, a niektórzy nie zostają nauczycielami? Bo byli tacy błyskotliwi i mieli takie wysokie IQ, że to od razu ich predestynowało do tego, żeby być nauczycielami? Musielibyście znać moje życie, bracia i siostry. Byłem tak zakompleksiony, że butelkę mleka bałem się nieść przez miasto. A dzisiaj na środku rynku mogę ją wypić. A ci, którzy będą się ze mnie śmiali, będą mieli ze mną problem. Bo tak to odkręcę, że jeszcze będziemy się z nich śmiali. Ponieważ kocham ludzi i kontakt z ludźmi. Dawno przestałem się ich bać, ale nie zawsze tak było w moim życiu. Zachęcam wszystkich nas do tego, żebyśmy się rozprawili ze strachem w swoim życiu i skierowali się ku rzeczom wyższym, bo Bóg ma dla nas więcej. Odkrywam, że generalnie w Biblii są dwie wielkie rzeczy, które nas przed tym powstrzymują, by pójść dalej i by rozwinąć z Bogiem skrzydła. Strach, o którym dzisiaj mówię, i cena, którą trzeba zapłacić. Nie mam czasu, by mówić więcej o cenie. Może kiedyś jeszcze, mamy takie bardzo dobre relacje teraz z pastorem, będzie mi dane tutaj przyjechać, ale dzisiaj, pozwólcie, pójdę po tej linii. Z jednej strony nie chcemy płacić dużej ceny, bo to jest duża cena. Bycie blisko Boga, bycie przez Niego używanym, bycie w miejscach niesamowitych, bycie kierowanym przez Boga, to jest zapłacenie dużej ceny w naszym życiu. To się samo nie stanie. A z drugiej strony strach. Wycofujemy się, bo się boimy. Jestem dzisiaj z wami i zastanawiam się, co mnie podtrzymuje, by być człowiekiem, którym w Bogu mogę być. Bo to, że jestem chrześcijaninem, jest fajne. Ale wiem, że Bóg ma dla mnie więcej. Co powstrzymuje mnie od zrobienia rzeczy, które z Bogiem mogę zrobić, nawet powinienem? Bo łagodny głos Ducha Świętego często szepce mi do ucha, idź. Co powstrzymuje mnie od tego, by zdobyć cele, które z Bogiem i dla Jego chwały mogę zdobyć? I przyznaję się, że to jest strach. To jest lęk, to jest obawa. Porozmawiajmy o tym, bo Boże Słowo dużo o tym mówi. Wiecie, że nie tylko Boże Słowo o tym mówi? To jest ciekawe i ta księga zaraża ludzi i bardzo dużo na ten temat pisze współczesna psychologia. Ludzie odkrywają to i widzą, że strach ich paraliżuje. Współczesna psychologia mówi o tym, że strach to jest najbardziej hamująca siła, jaką zna człowiek. Nawet niechrześcijanie to odkrywają. I ludzie bojąc się idą i brną dalej i dalej, bojąc się różnych rzeczy, mając mnóstwo obaw, popadają w coś, co nazywamy dzisiaj depresją. Jest to choroba cywilizacyjna, z czym musimy się rozprawiać i nie bardzo jeszcze jej genezę rozumiemy, ale wiemy, że gdzieś tam u podstaw pojawia się strach, lęk, obawa. Siła, która nas ogranicza, krępuje, wręcz paraliżuje i zmusza nas do porzucenia pragnień i rozwinięcia potencjału, który każdy z nas ma, bo Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jest fragment związany z budową wieży Babel. Pamiętacie ten fragment? Kiedy Boga oblicze zwrócone jest na ludzkie dzieło. Wiecie, że to, co robimy, zwraca Bożą uwagę na nas? Dom, dzieło, które budujemy, dzieła wiary. To jest w Biblii, prawda? Zwracają na nas Bożą uwagę. I pamiętacie, kiedy ludzie budowali, kiedy się sprzęgli swoje siły, swoje możliwości, Bóg spojrzał na to, co robią. Spojrzał Bóg z nieba, czytamy. I pamiętacie, co wtedy powiedział? Teraz już żadna rzecz nie będzie dla nich niemożliwa.
To jest Boża opinia. Powiedzcie, czego się tak naprawdę boimy? Spróbujmy to zdefiniować. Spróbujmy się temu przyjrzeć twarzą w twarz. Ja wam powiem, bo są ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie, by zjawisko strachu zbadać. Najbardziej jest takich 6 podstawowych lęków, których nie znosimy, z którymi sobie nie radzimy, ale to mnie ciekawi, bo pomyślałem sobie, jest inaczej jednak w naszym życiu, a tutaj widzę, a cyfry nie kłamią, najbardziej boimy się krytyki, porażki i odrzucenia. Bo co będzie wtedy, kiedy się nie uda? Nigdy nie słyszałeś tego głosu w kościele? I co, synku, nie było się wychylać? A ja ci mówiłem z motyką na słońce. I co teraz? Z nieudacznikiem, z kimś, komu się nie udaje, nie chcemy się utożsamić. Sukces ma wielu ojców. Czy tego nie widzicie? Czy tego nie widzimy? A nie zauważamy, że porażka jest sierotą? Nie chcemy się utożsamiać z ludźmi, w których życiu jest bardzo wyraźna porażka. Raczej chcemy się utożsamiać z sukcesorami. Boimy się krytyki przed porażką i odrzuceniem, bo może się nie udać, a Bóg nas wyraźnie wzywa, pójdź dalej. Ale miejsce, które jest bardzo, jest bezpiecznym miejscem, podoba mi się. Tak jak pewien z autorów powiedział, czy żaglowiec, okręt nie jest piękny w porcie? Kiedy stoi tam zacumowany, jaki majestatyczny. Najbardziej szczególnie ja wspominam żaglowce. Chodzimy po tych portach i oglądamy te okręty. Jakie wielkie, jakie piękne, niesamowite. Ale czy po to buduje się okręty? Podróżnik, krytyk, pisarz Mark Twain żył w latach 835-910. Pozostawił nam takie motto, które bardzo mnie porusza. On napisał w swoim pamiętniku takie słowa. Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż to, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj, a ja dodam, zdobywaj dla Boga i dla Jego chwały. Bo do tego wzywa cię Bóg. Do tego samego, co wezwał Jozuego. Idź i przepraw się na drugą stronę. Wielu z nas musi to zrobić. Możesz pozostać po tej stronie, możesz pozostać tu. Czujesz się dobrze, jesteś bezpieczny, ale do takiego życia, do zachowawczego życia Bóg ciebie nigdy nie wzywał. I właśnie dlatego, że nie odwiązujemy tej liny i nie przeprawiamy się na drugi brzeg i nie podejmujemy walki, wielu z nas gnuśnieje, flaczeje. Jesteśmy jak balony, z których uszło powietrze. Zaczynamy myśleć, że chrześcijaństwo jest absolutnie nieatrakcyjne. Jest jałowe, jest przewidywalne, jest powtarzalne. Nie ma tak naprawdę nic ciekawego do zaprezentowania. Halo! Naprawdę ma! Bracia i siostry, ma do zaproponowania mega rzeczy. Życie z naszym Bogiem jest niezwykłym życiem. Nie ma nic wspólnego z życiem zachowawczym. To jest życie, w którym słyszymy Jego głos. Chodź, synu mój, córko mój, pójdziemy dalej. Pokażę ci rzeczy, których jeszcze nie widziałeś. Zaprowadzę cię do miejsc, których jeszcze nie byłeś, do ludzi, których jeszcze nie poznałeś. Zrobimy razem rzeczy, które ci się nawet nie śniły. Ktoś w tym zacnym towarzystwie potwierdzi, że tak rzeczywiście jest? Aleluja, bracia i siostry. Ale my się boimy. Boimy się opuścić bezpieczną przystań. Bo boimy się krytyki, porażki, odrzucenia. Co będzie, kiedy się nie uda? Boimy się utracić zdrowie. Tego się bardzo często boimy. Boimy się pogorszenia naszego zdrowia. Po trzecie, boimy się biedy i ubóstwa. Jeśli opuszczę bezpieczną przystań, może nie być tak bezpiecznie i tak bogato. Boimy się też starości, że nas dopadnie. Boimy się utracić ukochaną osobę. Boimy się porzucenia przez osobę, która nas kocha. I w końcu boimy się śmierci. To tych 6 najbardziej podstawowych spraw, których się boimy. Jest ich znacznie więcej. A czego ty się boisz?
Czy gdzieś tutaj się klasyfikujesz? Czy jest to zupełnie inna obawa? Jest tam obawa o twoją pracę, prawda? Jest tam obawa o twoją wypłatę? Jest tam obawa o to, czy twoje dzieci będą żyły z Panem? Jest tam obawa o twoją córkę, o twoją siostrę? Jest tam obawa o twoją niezbawioną jeszcze żonę albo męża? A co z dalszą rodziną, która jeszcze nie poznała Chrystusa? Ile jest tych obaw w nas, bracia i siostry? A wiecie, że wszyscy się bali. I dzisiaj jesteśmy tutaj dzięki ludziom, którzy się bali, bo strach ich nie sparaliżował. Czytam, a czytam dużo, jestem zachwycony życiem, biografiami takich ludzi, których nazywamy zdobywcy, odkrywcy, pionierzy, trzeba powiedzieć słudzy Boży i w końcu misjonarze. Oni wszyscy się bali. Mieli wątpliwości, stale towarzyszyły im obawy we wszystkich ich biografiach, o tym czytamy. Często bali się strasznie. I wszyscy ludzie, których uważamy za bohaterów wiary, też się bali. Kiedy czytałem Biblię pod tym kątem, zauważyłem, że tutaj nie ma żadnych wyjątków. Pamiętamy Abrahama, ojca wiary? Moglibyśmy pomyśleć, to jest na pewno facet bez strachu. Ale w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, pierwszym wersecie, ten facet jest sparaliżowany lękiem. Pamiętacie, czego się boi? Czego się lęka? Zaniknie jego ród. Zaniknie jego ród. Boże, co będzie z moim rodem? Bezpłodność, nie można mieć dzieci. Wiecie, przed czym to jest strach? Przed przyszłością, przed jutrem. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, bardzo niepewnych czasach. Komu zaufamy? Będziemy wciąż się przekomarzać, która frakcja polityczna jest lepsza? Czy jednak zrozumiemy, że Bóg prowadzi nas do zupełnie innego miejsca? I to nie jest miejsce uprawiania polityki przez nas ludzi. To jest miejsce szanowania przywódców, modlenia się o nich, ale tak naprawdę my jesteśmy Chrystusowi. I nie możemy dać się zwariować i wciągnąć w tą całą gmatwalinię, w tą całą dyskusję i dać się zatruć i wpuścić do swojego życia ten jad. To nie jest nasz kierunek. Nie po to Bóg nas powołał, bracia i siostry. Nie po to. Nasza ufność, nasza przyszłość utkwiona jest w kimś zupełnie innym. Nie w tym, co mamy lub mieć będziemy, tylko w Nim, w Chrystusie. To jest nasza pewność. Abraham się bał. Bał się przyszłości. Co będzie jutro? Ty też się boisz. Są tutaj ludzie, którzy boją się jutra. Którzy boją się utracić pracę, którzy nie wiedzą. Ich jutro jest niepewne. A Józef, mąż wiary. Pierwsza księga Mojżeszowa, 46:3. On boi się pójść do Egiptu. Wiecie, jak to odczytuje? On boi się ruszyć z miejsca. On boi się zmian. Ty mógłbyś coś zmienić, ale nikt poza tobą nie zdecyduje, czy się ruszysz. Boisz się utracić pracę, ale może coś trzeba by było zrobić ze swoim przygotowaniem. Może trzeba się przebranżowić. Może trzeba podjąć jeszcze wciąż jakąś naukę, trochę się rozwinąć. Ja wiem, że mówię o trudnych rzeczach. Wiecie, kiedy ma się prawie 50 lat, też się już człowiekowi nie chce uczyć. Ale ja chcę się uczyć, bo to mnie rozwija. Więc będziesz cały czas siedział w miejscu i bał się, że utracisz to, co masz? Czy ruszysz do Egiptu i z Bogiem przemożesz? To jest twoja decyzja. Jak bardzo boję się zmian. Chciałbym, by coś się zmieniło, ale nie ruszam z miejsca. Wiecie, to jest definicja absurdu. Gdybyście wzięli websterski słownik, to dokładnie ona, tak definicja absurdu tam tak brzmi. Jak? Ano tak. Spodziewać się nowych rzeczy, robiąc wszystko wciąż po staremu. Wciąż marzysz, chcesz, żeby coś się zmieniło w twoim życiu, ale ty używasz wciąż starych metod i tkwisz w starych rzeczach. I co, wierzysz, że coś się zmieni? A może trzeba w końcu coś zmienić w swoim życiu i podejść do sprawy inaczej, zastosować inną metodę. Ruszyć z miejsca, do tego zachęcam. A Mojżesz? 4 księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 34 werset. On boi się odrzucenia. Wielu z nas boi się odrzucenia. Odezwać się, przyznać się do Chrystusa, czy się nie odezwać. Ale jak się odezwę, będę odrzucony. Hej, młodzi ludzie! Wiem, o czym mówię.
Miałem 18 lat, byłem w internacie, w szkole mundurowej i wciąż się tego bałem. Przyznałem się do Jezusa. To tylko dzięki Niemu. Nie byłem odważny. W nadzwyczajny sposób przemogłem swój strach i przyznałem się do Jezusa. Wielu młodych ludzi oddało życie Jezusowi. W Twoich klasach są młodzi ludzie z deprechą. Są młodzi ludzie, którzy chcą odebrać sobie życie. Wiecie, że to jest plaga? Młodzi ludzie nagminnie odbierają sobie życie. Tracą sens życia. Nie tylko średniaki, nie tylko starsze osoby. Młodzi ludzie w gimnazjach to jest plaga. W średnich szkołach. Kto im powie, że jest inne życie? Wysłannik z Marsa? Upodobało się Bogu, żeby w miejsce Chrystusa każdy z nas Ewangelię zwestował. Staniemy kiedyś przed Nim i okaże się, że my, to właśnie my, byliśmy jedyną Ewangelią, którą ludzie czytali. I co tam przeczytali? Boże, daj nam łaskę, żeby przeczytali o Tobie, patrząc na nasze życie. Może się boisz, ale stań dzisiaj razem ze mną w modlitwie przed Bogiem i powiedz: Panie, ja chcę pójść, bojąc się. Daj mi siłę, żebym to przemógł. Do tego Cię dzisiaj zachęcam. Mojżesz bał się odrzucenia, ale przezwyciężył to. Bał się tego, że nie poradzi sobie z Faraonem, że nie poradzi sobie z przeciwnościami. Na tej sali są ludzie, którzy się tego boją. Ale co, chcesz tkwić w tym miejscu? Będzie tylko gorzej. Wstań i przemóż z Chrystusem. A Jozue, o którym czytamy, boi się wyzwań. Boi się wejścia w czegoś zupełnie nowego. Boi się tak naprawdę, ja to tak odczytuję, wejścia w swoje powołanie. Bo był wciąż za plecami Mojżesza. Ty też się boisz. Wiesz, że już dawno mógłbyś nauczać Bożego Słowa. Wiesz, że już dawno mógłbyś być w służbie katechetycznej. Wiesz, że już dawno mógłbyś być w służbie uwielbienia. Wiesz, że już dawno mógłbyś ewangelizować. Wiesz, że już dawno byś mógł. I wciąż tego nie robisz. Czekasz, że w nadzwyczajny sposób to się stanie. Grom w łeb cię trzaśnie, z łóżka spadniesz i będziesz wiedział, że takie jest twoje powołanie. Ale rzeczy tak się nie dzieją. Nie w ten sposób Bóg potwierdza nasze powołanie. W nadzwyczajnych okolicznościach. Może czasami tak się dzieje, ale nie jesteś jakimś wyjątkiem. Miej trochę pokory. Wiecie, jak to się dzieje? Dobrą wskazówką jest dla nas księga Kaznodziei Salomona. W 11 rozdziale czytamy niezwykłe słowa. Na co się natknie twoja ręka, zrób to. Jeśli to jest według twojej możliwości, możności, zrób to. W ten sposób wykluwa się powołanie. I kiedy to robisz, zaczynasz to robić, Bóg ci pokazuje, czy masz predyspozycję i czy masz iść w tym kierunku. I ludzie, Kościół to potwierdzi. Wiecie, jak wyglądało pierwsze moje kazanie? Za chwilę pastor będzie mnie musiał stąd ściągać. Bo ja mam jeszcze bardzo wiele rzeczy do powiedzenia. Ale trzeba kiedyś skończyć, prawda? Za 20, 12, Boże, daj mi łaski. Moje pierwsze kazanie wyglądało tak. Przeczytałem fragment psalmu, miałem przynajmniej na pół godziny materiału. I powiedziałem, i takie właśnie powinno być nasze życie, bracia i siostry. Amen. I potem sobie powiedziałem, ja na pewno nie będę kaznodzieją. A miało się później okazać, że będę głosił słowo, że będę prowadził wykłady. Czasami, wiecie, w tych seminariach to chcą człowieka zarżnąć. 7 godzin bez przerwy człowiek musi gadać. Sobie to wyobrażacie? Nie mamy litości ani do siebie, ani do studentów. Ile można wytrzymać tego gadulstwa? Bóg jest łaskawy. Ty się boisz wejść w swoje powołanie. Paraliżuje cię strach, obawa, lęk. A co będzie, jeśli to nie jest to? Spróbuj. Po prostu dzisiaj stań przed Jezusem razem ze mną i powiedz: Panie, ja się boję, ale chcę. Pali się we mnie pragnienie usługiwania. To nie jest problem. Popełnić błąd. Możesz być mistrzem w nierobieniu błędów. Jeśli chcesz, idź tą drogą. Ja wolę popełniać błędy. I wchodzić w Boże powołanie w swoim życiu. Zrób to razem ze mną. Pamiętacie Gedeona z Księgi Sędziów 6:23? Ten ktoś jest przed bitwą, ten ktoś boi się śmierci. Ale Chrystus wyzwolił nas ze strachu przed śmiercią. Niedawno pożegnałem swoją mamę. Byłem z nią bardzo zżyty. Wiele jej zawdzięczam. Odprowadzałem ją na drugą stronę. Wiecie, świadectwo tej kobiety, pastor też mógł ją poznać, pastorowa również, modliliśmy się o jej uzdrowienie. Odeszła dotknięta rakiem czustki. Jak ona umiała?
mówić o śmierci. Ja tak sobie wyobrażam życie człowieka wierzącego. Synku, ale co mnie tutaj trzyma? O co tobie chodzi? Dlaczego ja mam tak kurczowo jeszcze trzymać się życia? Oddałam swoje życie Jemu, miłości mojego życia, po to, żeby spędzić z nią wieczność, żeby się z nią spotkać. Ile mam jeszcze czekać? Ja nie chcę czekać już ani dnia dłużej. Chcę się spotkać z tym, któremu dałam, oddałam swoje życie. Ile pokoju było w tym. Ile razy ona odzywała się do kościoła. Jak bardzo potrafiła żartować z tego, co ją dotknęło. Popatrzcie na mnie, bracia i siostry, mówiła. 30 kilo straciłam przez 2 miesiące. Całe życie marzyłam o tym, żeby była szczupła. I co? Moje modlitwy zostały wysłuchane. Jaki dystans. Chciałbym, żeby każdy z nas, żeby ludzie wierzący mieli taki dystans do życia tutaj na ziemi, żebyśmy się naprawdę niczego tutaj kurczowo nie trzymali, bo my tęsknimy do innej ojczyzny. Bracia i siostry, jestem Bogu wdzięczny za to, że skrócił czas naszego życia. Jest wielu ludzi, którzy tutaj na ziemi chciałoby żyć wiecznie. Ja nie należę do nich. Nie wiem, czy to zauważacie, ale na tym świecie nie jest tak dobrze, nie jest tak fajnie. Kiedy jeżdżę na tym swoim rowerze, jestem znany jako pastor rowerzysta, obmierzam ten kraj wszerz i wzdłuż, to bardzo regularnie płaczę, ponieważ moje serce, kiedy jestem w pięknych miejscach, jestem w niezwykłych miejscach, urokliwych miejscach, bo jeżdżę przez lasy, przez burz, przez różne niedostępne miejsca dla zwykłego człowieka, to taka nostalgia mnie dopada, taka tęsknota za moim Panem, za byciem z Nim, ponieważ męczy mnie już życie tutaj na tej ziemi. Jest dobrze być człowiekiem wierzącym, ale wciąż dotykam nieszczęść, brudu, trudności, problemów. Wciąż, każdego dnia zmagam się z nieszczęściami, z bezradnością swoją. Chciałbym to zmienić, nie umiem tego wszystkiego zmienić. Nie jestem Panem Bogiem, nie jestem też świętym Mikołajem. Czy tylko ja jestem tak często bezradny? Czy was też ta bezradność dotyka? I wcale nie podoba mi się tutaj tak życie na tej ziemi. Jestem Bogu wdzięczny za to, że wymyślił dla mnie inne życie i dla ciebie również. Jesteś gotowy na spotkanie z Nim? Naprawdę nie bój się śmierci. Jeżeli coś widzisz w swoim życiu, stań dzisiaj z Chrystusem, przemożmy to. Będziemy się modlić. Strach nie musi nas paraliżować. Samuel. Pierwsza księga Samuela, 3:15. Bał się mówić do Heliego. Ty też się boisz mówić do ludzi. Jesteś niewygadany, niewyszczekany, może nie masz żadnego wykształcenia. Myślisz, że to od wykształcenia zależy? A Pan Bóg w Ewangelii nam obiecał, że kiedy będziemy się do Niego przyznawać, to Duch Święty nam pomoże i będziemy wiedzieć, co i jak mówić. Wiecie, że wykształcenie może przeszkodzić. Ja pamiętam, jak ja byłem jedynym studentem w kościele. Jedynym, bracia i siostry. Dzisiaj to jest jakieś nienormalne, jak ktoś na studia nie idzie. Z żoną o tym rozmawialiśmy, to jakiś dziwak jest w ogóle. Ja wtedy dziwactwem było iść na studia. A jak ja jeszcze powiedziałem, że ja chcę teologię studiować, bój się Boga, synku, to tylko na kolana u stóp Jezusa. Jakaś fanaberia, to kim ty chcesz być? To świat cię pochłonie, ostrzegali mnie przed tym, żeby tego nie robić. Poszedłem na te studia, nafaszerowali mnie wiedzą, słuchajcie, naprawdę nafaszerowali mnie wiedzą, greka, hebrajski, łacina. Ja przyszedłem do tego kościoła, nasz pastor tylko górniczą szkołę skończył. Tak się starał, przygotowywał wykłady, słuchajcie, z Greki tam chciał coś powiedzieć. A ja się śmiałem, mówię, Boże, przecież on nawet nie wie, że w Grece są akcenty, przydechy, dyftongi. I musiałem się nawrócić. I musiałem zrozumieć, że wiedza nadyma. Jest tylko jedna rzecz, która buduje. Znacie ją? Miłość. Nie wiem, ile razy już przepraszałem za to mojego pastora. On już jest wkurzony na mnie. Już nie przepraszaj mnie nigdy, mówi. Już ile razy jesteśmy za to przepraszać. Ale to jest takie mocne w moim życiu. Pamiętam, byłem wtedy młodym człowiekiem. Musiałem się szybko pozbierać, jeśli chciałem służyć ludziom. Miłość to jest ta droga. I powiem wam, jest to ulubiona maksyma w moim życiu. Wciąż ona do mnie wraca. Miłość zawsze znajdzie sposób. Chociażby nie wiem co, jeśli kochasz, znajdziesz sposób, żeby dotrzeć do drugiego człowieka. Obojętność zawsze znajdzie wymówkę. Zawsze. Czym chcesz się kierować w swoim życiu? I tak może trochę szybciej. Saul boi się Dawida.
Ty też się boisz konkretnych ludzi. Boisz się swojego szefa, boisz się swojej dyrektorki, boisz się swojego kumpla, bo może ma większe mięśnie. Nie musisz się bać. Albo inaczej, strach nie musi się paraliżować. Jeżeli zrozumiesz, kogo masz za sobą, że potężny mocarz stoi za twoim życiem. Dawid boi się słów. Boi się słów Achjasza w pierwszej księdze Samuelowej. Ty też się boisz, co inni o tobie powiedzą. Kto cię paraliżuje i nie idziesz dalej z Bogiem? Bo my w Kościele potrafimy nie tylko miłe rzeczy mówić. I to jest problem, bracia i siostry. A Biblia pozwala nam wypowiadać tylko słowa, które budują. To jest takie piękne słowo. Greckie słowo oikodomeo. To jest wznosić dom. Wiecie, kiedy byśmy chcieli rozebrać to słowo na czynniki pierwsze, to jest takie piękne słowo, ja się rozpływam nad tym słowem. To jest taka postawa, kiedy ktoś inny, taki boroczek z kościoła, przy tobie, taki wiecie, półtorej nieszczęścia, nie ma w ogóle na czym zawiesić wzroku. Ojejku, takie naprawdę chodzące nieszczęście, ale to jest dziecko Boże, które nie chce w ogóle się wychylić i niczego nie zrobi w kościele. Nawet szklanki wody nie poda, bo się boi, że się rozleje, tak? Ja to rozumiem. Ja byłem w takim miejscu w swoim życiu. Przy tobie jest tak ośmielone, że zaczyna robić rzeczy, których nigdy by nie zrobiło. A ty po prostu mówisz, go, stary. Damy radę, z Bogiem przemożesz. Nie bój się, nie lękaj się, nic się nie stanie, jak popełnisz błąd. Nic się nie stanie, jak się potkniesz. Staniemy razem, zastanowimy się, co było nie tak, pozbieramy się, zrobimy to lepiej następnym razem. Życzę temu Kościołowi z całego serca, żeby między wami, taka właśnie postawa gościła. I nie będziemy się denerwować na tych, którym się nie udało. Będziemy raczej wkurzeni na tych, którzy wciąż siedzą na swoich czterech literkach, przykuci do swojego ulubionego miejsca i są antyreklamą Ewangelii, która mówi z Bogiem, każdego dnia jest więcej. Zapraszam nas do takiego życia, bo Biblia nas do takiego życia zaprasza. Salomon boi się wyzwań, bo ma zbudować świątynię. Dzieło jest wielkie. Niektórzy z nas są wzywani też do dużo większych dzieł niż dotychczas. Damy się sparaliżować strachowi, a ono jest narzędziem diabła. Czy przemożemy z Panem Bogiem, bracia i siostry, i doświadczymy niesamowitych rzeczy? A ci, którzy odbudowywali mur, boją się wroga. Niektórych w życiu nas diabeł jest tak wielki, że zapomnieliśmy o tym, że Chrystus jest znacznie większy. I wciąż byśmy się nakręcali tym i widzieli demony pod każdym kamieniem. Nie wychylaj się, bo cię załatwi. Ale ja w mojej Biblii czytam, że ten, który mieszka we mnie, weźmy się skupmy na nim, kochani. Weźmy bardziej się skupmy na nim i na możliwościach, które płyną z relacji z nim, niż zadręczać się siłą diabła i jego demonów. Co on tak naprawdę może mi uczynić, jeżeli ja całe swoje życie złożyłem w nim? Pamiętacie synów z Cewy? Z Dziejów Apostolskich? O, to jest taka sytuacja, której możemy się bać. Ale demony nie mogły zrobić niczego z konkretnymi ludźmi, pamiętacie? O, Pawła znamy. Piotr wiemy, kto to taki. Kogo się bały? Bały się Piotra? Bały się Pawła? Takimi tytanami byli? Jeżeli czegokolwiek boi się przeciwnik Boży, to boi się Chrystusa w nas. Dlatego one rozpoznawały w nim sługę Bożego, w Piotrze i w Pawle. A synowie z Cewy to takie synki, które chciały się pobawić z mocą. Takie igraszki z diabłem. To jest niebezpieczna droga. Nie szukajmy takiej drogi. Jeżeli On przyjdzie do naszego życia, dajmy Mu po prostu odpór i wezwijmy imienia Jezus. To naprawdę działa. Działa, bracia i siostry? To naprawdę działa. Job boi się utracić zdrowie. Boi się utracić rodzinny majątek. I może wśród nas są ludzie chorzy. Słyszałeś pewną diagnozę, a ty jesteś już na 100% pewny, że to jest rak. Znacie to?
Zaczynamy się doktoryzować. Bo pobolewa nas gardło, trochę częściej niż zwykle brzuch. Znacie to? Co robi zły? No, to jest pewnie rak. Nie idź w tym kierunku, w imieniu Jezusa. Apostoł Paweł się boi. Naprawdę się boi. Dzieje apostolskie 18:9. Przed służbą się boi. Myśli sobie, a to co robiłem, to jest nadaremne? Nadaremno was rodziłem? Nadaremno nie spałem? Pamiętacie historię jego życia? Mówi, dzień i noc w głębinach morskich, kamieniowany, chłostany, w niebezpieczeństwach od braci, w niebezpieczeństwach na pustyni. Boże święty. A pamiętacie, co mówi na końcu? A ponad to wszystko pozostaje codzienne mnie przez was nachodzenie. Naprawdę wiem, co on mówi. I troska o zbory Boże. To może zmęczyć. I to, kiedy patrzymy na naszą służbę, na tyle czasu, energii, pieniędzy, wszystkiego, co poświęciliśmy, powstaje taka myśl, czy to się uda, czy to będzie miało sens w życiu tego człowieka. A jak jeszcze raz, drugi, trzeci, piąty, okazuje się, że ta osoba popłynęła, a my daliśmy tyle życia, energii, ile wątpliwości w nas się pojawia. Czy to dalej ma sens? Ma sens. Nawet dla jednej osoby przez całe życie ma sens. O tym mówi Boże Słowo. Uwaga, tego może nie powinienem mówić, ale kiedy czytamy Ewangelię, szczególnie Janową, Pan Jezus Chrystus się boi. Nie chcielibyśmy, żeby ten tekst był w Biblii. Wielu z nas by nie chciało. A ja się cieszę, że tam jest. Był w pełni Bogiem, ale był też w pełni człowiekiem. Drugi rozdział listu do Filipian mówi nam o tym, że zrezygnował na czas ziemskiej swojej pielgrzymki z całego swojego bóstwa. Żeby nam, ludziom, pokazać, jak możliwe jest życie tutaj na ziemi człowieka, który ma ścisłą z Bogiem relację. Swoją siłę i moc w tym czasie czerpał z relacji z Ojcem. To nie był ktoś, o kim nie jeden z nas by pomyślał, prorocy mówili, oto jestem, ja wszystko wiem o tym, te wszystkie zapowiedzi, jestem gotowy, szlachtujcie, ciachajcie, krojcie, niech bryzga krew. Ja sobie już to nieraz wyobrażałem, na to zostałem przygotowany, możecie zrobić ze moim życiem, cokolwiek chcecie. Nie jeden z nas ma takie wyobrażenie Chrystusa. A ten fragment mówi o czymś zupełnie innym. Ojcze, nie masz planu B? Ten A jest dosyć nieciekawy. A może bym mógł jeszcze pożyć? Może bym mógł mieć rodzinę? Może nie. Tego nie ma w Biblii. Patrzał na kochających się ludzi, bywał w rodzinach, w domu Łazarza, miał ulubione rodziny. Widział miłość, widział bliskość ludzi. Był w pełni mężczyzną. Nigdy nie pomyślał o takich rzeczach. To znaczy, że był albo chory, albo nienormalny. Bo mój Pan jest w pełni człowiekiem. Tak o nim myślę. W pełni sił mężczyzną. Wiecie, w Izraelu pełnię męskości osiągasz, kiedy masz 30 lat. Czekał na to, żeby wszystkim pokazać, ja wiem, co ja robię. Ja jestem w sile wieku, mógłbym tak wiele. Idzie do ojca i mówi, ojcze, ja sobie to tak wyobrażam, to nie będzie lekkie. Tutaj nie ma żadnej łatwizny. To jest naprawdę hardkorowy plan. Ja wiem, co mnie czeka. Nie masz planu B? I to jest postawa, do której wszystkich nas zachęcam, bo to zdanie się nie kończy. Pomożecie mi je dokończyć? To zdanie ma uzupełnienie. Ojcze, lecz niech stanie się Twoja wola, a nie moja. Zachęcam nas do takiej drogi. Może się lękasz, może się boisz, ale chcę, żebyś razem ze mną dzisiaj stanął przed Bogiem i powiedział, niech się stanie Twoja wola. Wszyscy się bali. Wszyscy się lękali. A jednak z Bogiem przemogli. Strach jest narzędziem diabła. Paweł mówi do Tymoteusza, nie dał nam Bóg ducha strachu. Ale jakiego?
miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Inny przykład mówi miłości, odwagi i trzeźwego myślenia. Chciałbym nas zachęcić do modlitwy. Szczególnie kieruję tę modlitwę do wszystkich ludzi, którzy widzą w swoim życiu jest wiele strachu, jest wiele obaw, jest wiele lęków. Ty dobrze wiesz, że Bóg Ciebie wzywa, by pójść dalej. Pozwolisz? Pozwolisz sobie na to, żeby Twoje życie było takim, tylko takim, jakie jest? Ograniczysz Boga w swoim życiu? Stań razem ze mną dzisiaj przed Panem, proszę Cię. I powiedz Mu szczerze, dokładnie tak, ja to wiele razy robię. Panie, ale mam Piotra. A Bóg do mnie mówi, przecież wiem, jak masz na imię. Boże, ale mam cykora. Poprowadź mnie, bo chcę oddać Ci chwałę przez to zwycięstwo. Chodźcie, razem zawołamy do Pana i powiemy Mu, Panie, boimy się. Powiedzmy Mu o naszych obawach, ale powiedzmy Mu, Boże, przeprowadź nas. Chcemy z Tobą przemóc. Poprowadź nas do miejsc, w których jeszcze nie byliśmy. Poprowadź nas do rzeczy, których jeszcze nie robiliśmy. Poprowadź nas do ludzi, których jeszcze nie usługiwaliśmy. Chcemy odwiązać tą cumę, opuścić bezpieczną przyjaźń i iść. I zwyciężać dla Twojej chwały. Bo to jest wielkie świadectwo w tym świecie. Amen.